14 kwietnia oficjalnie został otwarty długo wyczekiwany bar mleczny, który znajduje się przy ulicy Sobieskiego w Kętach. Jadłodajnia uruchomiona została przez spółdzielnię socjalną Kentucky, założoną przy wsparciu miejscowego ośrodka pomocy społecznej. To jest już drugi punkt gastronomiczny założony przez tę spółdzielnię. Pierwszy znajduje się na kęckim basenie. Zawiązałem w sumie 5 osób, właściwie samych osób bezrobotnych. No, chciałyśmy znaleźć jakieś swoje miejsce, znaleźć dla siebie pracę, jakieś zajęcie. I tak to się zaczęło. Zaczęło się na basenie, tam żeśmy otworzyły kawiarnię w listopadzie. I w sumie tam żeśmy pracowały, zarabiałyśmy pieniądze, żeby wykończyć ten bar. I po ciężkich trudach się to udało. No i w sumie 2-3 tygodnie temu, jak to już funkcjonuje. No i tym sposobem pracujemy. Nie ukrywam, że mamy bardzo dużo pracy, bo jednak są to dwa miejsca. Tam jest czynne na basenie przez 7 dni w tygodniu. Tutaj na razie od poniedziałku do piątku, ale zobaczymy. Staramy się o osoby na staż, żebyśmy mogły poszerzyć swoją działalność. Chciałyśmy jeszcze jakiś catering, ale to wszystko w troszkę późniejszym czasie. Pomysł na założenie spółdzielni zrodził się w grudniu 2012 roku podczas szkolenia odbywającego się w Klubie Integracji Społecznej o nazwie Prawo Organizacyjne – Aspekty zakładania spółdzielni socjalnej. Uczestnicy dowiedzieli się z niego, jak zakładać, prowadzić oraz jak funkcjonuje spółdzielnia socjalna. Szkolenie realizowane było w ramach ministerialnego projektu pod tytułem Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontaktów socjalnych.